Cześć, witam Was na kanale Laik Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test na żywo palety Makeup Revolution Sofix Extra Spice. Szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, w którym sklepie internetowym kupiłam tą paletę, natomiast ona kosztuje coś koło 50 zł. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda po wyjęciu z opakowania. Mamy tutaj takie lustrzane wieczko, które chyba najlepiej będzie, jak będę Wam pokazywała, kierując je na sufit, ponieważ jak tylko trochę zjadę, to już widać ściany, mój mikrofon, oświetlenie i tak dalej. Także nie chcę Wam świecić lampami po twarzy, więc kieruję paletę po prostu na sufit. Przez to, że wieczko jest lustrzane, widać na niej wszystkie paluchy, ogólnie bardzo szybko się brudzi. Natomiast mimo to wygląda całkiem ładnie, choć ja osobiście bym wolała, żeby to było po prostu kartonowe. Po otwarciu palety w środku widzimy bardzo duże lusterko, co jak dla mnie jest mega plusem, ponieważ ja lubię, kiedy lustra są duże w paletach, nie są zasłonięte jakimiś zbędnymi napisami, to jak najbardziej mi się podoba. Mamy tutaj w środku 18 cieni, wykończenia są matowe, są perły, są metaliczne, są satyny, wszystko zobaczycie na swatchach i podczas wykonywania makijażu, znaczy wszystkich cieni dzisiaj nie użyję, ale na swatchach zobaczycie wszystkie cienie. Nie mamy tutaj żadnego zbędnego miejsca na pędzel, co ja też bardzo lubię, że nie ma tego miejsca na pędzel po prostu, bo ja i tak tych pędzli nie używam, później ich i tak tutaj nie wkładam, więc jest taka dziura, która zawsze mnie denerwuje. Tutaj tego na szczęście nie ma. Mamy nazwy pod cieniami i ostatnio ktoś mi napisał, że czemu my się tak jaramy tymi nazwami pod cieniami, że chyba youtuberki tylko to lubią. Powiem Wam szczerze, tak sobie o tym pomyślałam, że faktycznie, jak ja tak na co dzień używam tej palety, no to mi to zwisa, jakie nazwy mają te cienie, mogłoby tych nazw jak dla mnie nawet nie być. Natomiast właśnie ja jako youtuberka lubię, kiedy są nazwy tych cieni, ponieważ kiedy robię dla Was jakiś makijaż, po prostu mówię Wam, jakich cieni używam. A podejrzewam, że są osoby, które później odtwarzając ten makijaż, niekoniecznie mój, ale jakiejkolwiek innej youtuberki, mają ułatwioną sprawę, kiedy jest podana nazwa. Niby można pokazać cień, ale jakoś tak myślę, że to jest zawsze jakieś tam ułatwienie, więc generalnie myślę, że do codziennego użytku nie robi to specjalnie większej różnicy. Natomiast fajnie, że te nazwy są. No i ja, jak to już może widać po palecie, chociaż może niekoniecznie to widać, ponieważ ja jednak jestem taki czyścioch i zawsze lubię przetrzeć sobie paletę po użyciu, więc ja już używałam praktycznie wszystkich tych cieni, nie używałam tylko tego czerwonego, takiego żywego koloru, ponieważ no mi takie kolory za bardzo nie odpowiadają na powiekach i tego chyba nie używałam, bo jakoś nie miałam potrzeby i tego srebra. A tak to każdego jednego cienia używałam już z tej palety i wiem mniej więcej, co mogę na ich temat powiedzieć, ale to jakby zostawię na koniec filmu. Teraz zobaczycie sobie swatche z tej palety i przejdziemy sobie do makijażu oczu. No dobra, bazę pod cienie mam już nałożoną na powieki, jest to standardowo paint pod z MAC-a w odcieniu Painterly. No i tak, jak możecie zauważyć, w tej palecie nie ma beżowego cienia do zmatowienia okolicy pod łukiem brwiowym, tak więc będę musiała się teraz posiłkować jakimś innym cieniem. I biorę sobie po prostu beżowy cień z Inglota i aplikuję go tutaj w okolice pod łukiem brwiowym. Ja lubię takie cienie beżowe, matowe nakładać sobie na początku makijażu właśnie tutaj w to miejsce, ponieważ cienie dużo lepiej się blendują, a w ciągu dnia, jeżeli mam dobrze zmatowioną tą okolicę,
to tuż do rzęs tak szybko mi się nie odbija. Ja mam bardzo jakby podkręcone i dosyć długie własne rzęsy, więc u mnie jakby wzmożone jest odbijanie się tuszu, a kiedy zrobię właśnie tutaj taki myk, to mi się tak szybko ten tusz nie odbija. Dlatego ja też bardzo dużo tutaj nawalam tego cienia, żeby jak najmocniej zmatowić tą okolicę. Ale mi to absolutnie nie przeszkadza, że tego beżowego cienia tutaj nie ma, ponieważ jeżeli bym na przykład brała tą paletę na wyjazd, to mam za sobą puder. Mogę przypudrować pudrem do twarzy sobie tutaj okolice właśnie pod łukiem brwiowym. Ten cień najszybciej się zawsze kończy i nieraz miałam tak w palecie, że beżowy był cień już wykończony, była dziura, inne cienie miałam, więc to też mnie denerwowało i tak musiałam później korzystać z jakiegoś innego beżowego cienia. Także dla mnie osobiście beżowego cienia nie musi być w palecie. No ale wiadomo, jeżeli na przykład no jest to dla was istotne, więc tutaj to już będzie taki mały minus. No dobra, to teraz sięgam po ten cień. Tutaj on się nazywa Cookie Dough. Chyba tak się to czyta. I nałożymy go sobie pędzlem Glam Brush O108 w załamanie powieki. Ten cień rewelacyjnie mi się sprawdza właśnie jako cień transferowy. No nie nabrałam go wcale tak dużo, a zobaczcie jak on jest dobrze napigmentowany. Także tutaj z tym cieniem też trzeba uważać, mimo że to jest taki jaśniutki brąz, to jak nałożycie go za dużo, to no już może być troszeczkę za mocny efekt. Ja tej palety już używałam, kurczę, nie wiem, no co najmniej 10 razy i większość razy właśnie używałam tego cienia właśnie jako taki początek makijażu, jako cień transferowy. Bo jakoś tak i kolorystycznie, i w ogóle najbardziej mi odpowiadał. No, ten cień bardzo mi się podoba. Teraz użyjemy sobie tego żółtego złota. Ten cień się nazywa La Sun. I powiem wam, że przy tym cieniu miałam na początku mały problem, ponieważ standardowo, jak to bywa przy takich metalicznych cieniach, chciałam go nakładać palcem, ale on zrobił taką z wierzchu skorupę, przez co nie można było za bardzo używać tego cienia. I zaczęłam go używać pędzlem. I jakie moje zaskoczenie było, kiedy ten cień zauważam, że można nakładać normalnie pędzlem na powiekę, bez żadnego glitter primera, bez niczego i on wygląda przepięknie. Nie robi się na nim żadna skorupa ani nic i naprawdę rewelacyjnie się transferuje na powiekę pędzlem. Zaraz to zobaczycie. Ale muszę zaznaczyć, że nie ze wszystkimi cieniami tak jest, bo przykładowo z tym cieniem tutaj, on się nazywa Dreams. Już miałam problem, żeby go nakładać pędzlem na powiekę, musiałam to robić palcem. I zobaczcie, ja tutaj nie mam żadnego glitter primera ani nic w tym stylu. Podejrzewam, że jakbym dała glitter primer, to już w ogóle to złoto by pięknie wyglądało, tak metalicznie mega, ale i bez tego naprawdę wygląda ładnie. No zobaczcie, normalnie czyste złoto, nie? Żadnego glitter primera, żadnego palucha, na sucho pędzlem. Ja jestem w szoku. I zapomniałam wam powiedzieć, że ja go nakładam pędzlem Make Up Cut. Jeżeli jesteście ciekawi pędzli Make Up Cut, to tutaj teraz będziecie mieli link do filmu z testem tych pędzli z AliExpress. Naprawdę rewelacyjnie mi się te pędzle sprawdzają. Teraz tym dużym pędzlem, którym nakładałam ten cień transferowy, sobie troszeczkę granice rozetrę. Teraz biorę sobie, tutaj to jest taka zgniła, matowa zieleń. Taka wojskowa jakby, taki zielono-brązowy odcień, ale naprawdę bardzo mi się podoba na powiece. Powiem wam, że nie mam w innych w ogóle paletach ani nigdzie takiego koloru. I będę go nakładać pędzlem Zoeva 231. Zobaczcie, jak pięknie się w ogóle łączą ze sobą te cienie. Nie ma tutaj żadnego problemu, żadnych prześwitów, ani nic. Pięknie się ze sobą łączą. I ja praktycznie tutaj nie mam żadnego osypu, nie? A to jest ciemny cień. Coś tam, może jakieś pojedyncze kropeczki opadają, ale praktycznie w ogóle nie ma osypu. Ja tych cieni praktycznie nie muszę blendować ze sobą, one się same łączą. Ja jestem w szoku, naprawdę. No i teraz sobie rozetrę tylko to, co tutaj tak natycałam. I teraz tym dużym pędzlem, którym nakładałam beżowy cień, tutaj sobie troszeczkę podoczyszczam. Tam, gdzie uważam, że blendowanie jest troszeczkę
za słabe, chcę mieć większą chmurkę, to tak tutaj sobie na granicach przejeżdżam. To jest taki myk dla osób, którym się nie chce długo blendować, a chcecie mieć w miarę jakąś tam chmurkę. Teraz biorę sobie skośny pędzel z Lori Jean i biorę ten ciemny cień matowy, powiedzmy, że on jest czarny. On się nazywa Reputation. On w moim mniemaniu nie jest do końca czarny, on ma w sobie coś z granatu. Na swatchach wychodzi jak czarny, ale tak jak na niego patrzę, on musi mieć jakąś nutę granatu. I ten cień też jest totalną smołą, zaraz to zobaczycie. I sobie lekko przyciemnię tutaj linię rzęs. Nie dojeżdżam do wewnętrznego kącika, tylko tak tutaj troszeczkę chcę przyciemnić sobie. No dobra, i teraz nałożymy sobie ten matowy pomarańcz. On się nazywa Running Late. To jest taki w sumie pomarańczowy, jaśniutki brąz troszeczkę. No, taki bardziej pomarańcz. I nakładamy go na dolną powiekę. I używam do tego pędzla Celine 110. Jakbyście byli zainteresowani filmem z ich testem, to tutaj będziecie mieli teraz link właśnie do testu tych pędzli z Celine z AliExpress. Teraz sięgam po ten ciemny, taki śliwkowy cień. On się nazywa Enchanted. I tym samym pędzlem nakładam go w zewnętrzny kącik dolnej powieki. Być może nie pasuje on do pomarańczu, nie wiem, ale mi się jakoś tak widzi. Tak na tą chwilę wygląda skończony makijaż oczu. Ja sobie wytuszuję rzęsy, zrobię całą twarz i tak dalej i widzimy się za chwilkę. Okej, i tak wygląda skończony makijaż przy użyciu palety Sofix Extra Spice. Widzieliście już swatche tej palety, widzieliście, jak wykonywałam nią makijaż, więc powiem Wam ogólnie, jak używało mi się tej palety przez cały czas. W moim odczuciu matowe cienie nie są takie sucho matowe, są takie właśnie jakby mięciutkie, takie kremowe wręcz. Bardzo dobrze nakładają się na powiekę, idealnie się rozcierają, nie robią plam, bardzo dobrze łączą się ze sobą i praktycznie w ogóle się nie osypują. Mają dobrą pigmentację, natomiast niektóre cienie wolałabym, żeby troszeczkę lepiej były napigmentowane. Przykładowo ta śliwka Enchanted bardzo ładnie wygląda na powiece, jednak wolałabym, żeby on troszeczkę wychodził ciemniej, bo on wychodzi jednak minimalnie jaśniej niż właśnie w palecie. Natomiast w dalszym ciągu ten cień jest bardzo dobry. Jestem zakochana w tej zgniłej zieleni, która się nazywa Lakes. Nie mam w swojej kolekcji takiego cienia i naprawdę bardzo mi się podoba ten kolor w zewnętrznym kąciku. W sumie największe ale mam do żółtego tutaj cienia matowego, który się nazywa Vitamin C albo Vitamin C, witamina C, jak kto woli, ponieważ on najgorzej jest tam pigmentowany z całej palety. On faktycznie nakłada się plamiście, jest taki bardzo mocno prześwitujący, no i nie wygląda dobrze na powiece. Także tego cienia w sumie użyłam dwa razy i później stwierdziłam już, że nie, no nie podoba mi się, jak ten cień wychodzi na powiece. Natomiast każdy inny wygląda ok. I jeżeli chodzi jeszcze o metaliczne cienie, to ten tutaj cień u góry, Dreams, on faktycznie nakładany czy palcem, czy pędzelem stwarzał mi troszeczkę problemów. Natomiast jak go już tak trochę bardziej wyskrobałam i przykleiłam na glitter primer, to wyglądał na powiece też bardzo ładnie. O, przypomniało mi się, że jeszcze jeden cień mnie troszeczkę zawiódł, mianowicie tutaj ta niby zieleń. Ten cień nazywa się Aurora. Jest to niby taka zieleń, która na powiece wygląda szaro po prostu. Także jeszcze ten cień mi się niespecjalnie podobał. Jak chcecie, wróćcie sobie teraz do swatchy, cofnijcie film, to sobie jeszcze raz będziecie mogli zobaczyć właśnie, jak wyszedł ten cień Dreams, Vitamin C i Aurora, do których mam jakieś tam ale. Natomiast reszta cieni jest naprawdę rewelacyjna i moim zdaniem cena około 50 zł za 18 cieni tak dobrej jakości, to naprawdę są grosze. I powiem Wam, że jeżeli wyjdą jeszcze jakieś kolejne palety właśnie od Sofix z Makeup Revolution, ze współpracy, to myślę, że kupię, chyba że faktycznie kolorystyka jakoś mi nie będzie odpowiadała. Natomiast już się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że powstaną kolejne palety z tej współpracy. Nie planuję kupić tej pierwszej, jakoś tak powiem Wam, no niby podobają mi się te kolory, ale jakoś tak nie porwało mnie na tyle, żeby ją kupić. Natomiast tą paletą jestem naprawdę zachwycona, zostawiam ją sobie i będę z niej korzystać. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy używałeś
wielkości już tej palety, a z tego co mi pisałyście, to wiem, że wiele z Was już jej używało, więc napiszcie mi też, jak Wam się sprawdza, czy jesteście tak samo zadowolone jak ja. Napiszcie, co myślicie o moim makijażu, ponieważ jak tak przeglądałam sobie mniej więcej, jakie makijaże dziewczyny wykonywały tą paletą, żeby się zainspirować, to powiem Wam szczerze, że przeważnie właśnie jest używany cień 21, czyli właśnie ta czerwień, i wszystkie makijaże robione tą paletą na YouTubie praktycznie są czerwone. No, nie w moim stylu. Więc dajcie znać, jak podoba Wam się taki właśnie makijaż wykonany tą paletą, chyba zupełnie inny niż większość dziewczyn robi na YouTubie. No i to tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.